Cześć, mam na imię Łukasz. Ja mam na imię Piotr. Witamy w kolejnych rozmowach o pszczołach. Dzisiaj porozmawiamy o tym, o zimie. Jak wygląda zima w pasiece? Co robi pszczelarz? Pozwolę sobie od razu zadać Ci pytanie. Powiedz mi, Łukasz, jak to jest to zimą? Czy zima to jest okres, kiedy pszczelarz nic nie robi, czy jednak pszczoły w okresie zimowym wymagają jakiejś opieki? To znaczy tak. To trzeba podzielić na dwie rzeczy. Pszczelarz ma dużo pracy w zimę, a pszczoły wymagają też tej opieki w zimę. I teraz nie wiem, o czym chcesz rozmawiać, czy o tym, co pszczelarz robi ogólnie, bo robi bardzo dużo rzeczy, czy się skupiamy na rodzinach pszczelich i właśnie co tam robimy. Przy tych... Dla mnie, dla początkującego pszczelarza ważne jest to, jak wygląda w okresie zimowym opieka pszczelarza nad pszczołami. Słuchaj, no właśnie to jest tak, to by się wydawało, że jak przygotowaliśmy rodziny do zimowli, nakarmiliśmy je, to już jest koniec pracy. No właśnie nie, bo słuchaj, wszystko tak naprawdę, cały okres zimowy to też jest nadzór jak gdyby nad tymi rodzinami, a począwszy od takich prostych rzeczy jak, słuchaj, co jesienią często są silne wiatry, prawda? Prosta rzecz, ul może się przewrócić stojąc gdzieś tam na toczku. Więc słuchaj, takie rzeczy, jeżeli ktoś w lato tego nie robił, na jesień na pewno trzeba położyć jakąś konkretną cegłę na ul. Na przykład, jeżeli to są ule typowo styropianowe, bo to jest, one są bardzo lekkie i podatne na przewrócenia od wiatru, tak? Więc to jest jedna rzecz. No i druga sprawa, że grunt też może na skutek deszczów być miększy. Tak, dokładnie, nie? Więc trzeba pomyśleć o tym, żeby ten ul przez całą zimę nam się nie przewrócił, bo będziemy rzadzi w pasiece, więc o tym trzeba pomyśleć, o to trzeba zadbać. Kolejną ważną rzeczą to jest coś takiego jak zmniejszanie wylotków do takiej wielkości, aby tak zwana ryjówka, mysza ryjówka nie weszła nam do ula i nie, po prostu ona nam zmasakruje tą rodzinę przez całą zimę. My nawet nie będziemy wiedzieć, że ona tam jest, ona tam będzie się żywić, będzie tam mieszkać. Normalny, standardowa wielkość wylotek. 7 mm. Wylotek nie większy niż, wysokość wylotka nie większa niż 7 mm. To jest ważne. Długość wylotka też jest ważne, żeby ten wylotek, tak jak na przykład na jesień, żeśmy je troszkę minimalizowali, żeby przed rabunkami, prawda? To słuchaj, jak przychodzą już przymrozki, tak, w ogóle jak już pszczoły nie latają, ostatni oblot się odbył, trzeba go poszerzyć, powiększyć. W ulach takich z dennicą, ponieważ musi być wymiana powietrza. Tak? Nie można zamknąć go, zminimalizować do takiego czegoś, żeby tam nie było, żeby pszczoły miały utrudnioną wymianę powietrza. Tak? Kolejna sprawa to w ulach takich z dennicą, bo natomiast na przykład w ulach takich jak ja mam osiatkowanych, gdzie ja zimuję bez dennicy na siatce, no nie mam tego problemu, jeżeli chodzi o wymianę powietrza. Natomiast jedynie się muszę skupić na tym, żeby mi tam myszy nie weszły. Tak? Więc to jest kolejna sprawa, takie przygotowanie. Trzeba też wiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że jak na przykład tego śniegu napada bardzo dużo, to słuchaj, takie czapy się robią na daszkach i często też na wylotkach. Tego śniegu jest i zalega. On zatyka automatycznie, słuchaj, wentylację w ulu, a szczególnie w ulach tego starego typu, gdzie dennica jest nieosiatkowana. I to trzeba właśnie pilnować, żeby to było odświeżone. Słuchaj, jedna doba, kilka godzin takiego, może kilka godzin to przesadziłem, ale no słuchaj, doba takiego braku dopływu tlenu i naprawdę ta rodzina może tego nie przeżyć. Także ten śnieg, trzeba pamiętać, że gdyby napadało tego śniegu, wylotki muszą być odmiecione z tego śniegu i musi być cały czas tam wentylacja. To jest bardzo ważne, ale tak jak mówię, no tego śniegu nie ma od wielu lat, także o tym się zapomina, ale gdyby nagle ten śnieg spadł, trzeba o tym pamiętać. To jest bardzo ważne. Oprócz tego, jak to się, poddymiacza? Podkurzacza. Oprócz podkurzacza dłuta, atrybutem pszczelarza też powinna być miotełka do... Ale jest miotełka. Do śnieżania wylotków. Miotełkę masz, tylko do omiatania pszczół z plastu. Tak? Tak. Nie, to normalnie ręką. Podchodzimy i ręką normalnie... A powiedz mi, wentylacja też jest z góry ula, tak? Słuchaj, to już zależy jaki kto ma ul i jak sobie to wszystko... No tak, ale standardowo wielkopolski... No ale to wszystko to zależy też jak pszczelarz, bo ci mówię, jeden pszczelarz obłoży pierzynami rodzinę. I folią jeszcze zakryje, tak? Tak, a drugi nie, dlatego wiesz co, no... Ciężko mi jest odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, tak?
wentylacja powinna być, tak? Powinna być, zatwory jak się wkłada, jak ktoś wkłada, to nie powinny dolegać do samego dna, mm-hmm. tylko być uniesione, żeby ta wentylacja była, tak? Musi być wentylacja w ulu, nie ma wentylacji, one wytwarzają dużo pary, zamarza to jeszcze w zimę, zamarza to, nie ma tlenu, czyli rodzina ginie. Pamiętajmy też o tym, że pszczoły oddychają i potrzebują tlenu, żeby, no, oczywiście. Żeby funkcjonować. Bez tego się nie. Kolejną rzeczą jest jeszcze sprawdzenie, jeszcze jeżeli pogoda na to pozwala, sprawdzamy mniej więcej, gdzie się uwiązały pszczoły. Ważne jest też na przykład, jeżeli mamy, znaczy dlaczego mówię, że ważne, żeby się, gdzie się uwiązały. Jeżeli one się uwiązały na samej górze, no to jest problem, ponieważ droga pokarmowa będzie dla tej rodziny krótsza niż dla tej, która by się uwiązała na dole. Być może one się uwiązały już u góry, dlatego że cały czas matka intensywnie czerwi, jest czerw u góry i po prostu może być tak, że będzie trzeba je dokarmiać w okresie zimowym ciastem, ponieważ wyjedzą wszystko, co mają. W ulach korpusowych na przykład trzeba dodatkowo jeszcze podczas, przed ostatnim jak gdyby przeglądem, trzeba zobaczyć, czy nie ma czerwiu w górnym korpusie, jeżeli zimujemy na dwóch korpusach. Mhm. Bo właśnie to jest to, co przed chwilą powiedziałem, że jak będzie czerw u góry, one nie zaleją tam miodem, to tylko no, będą puste komórki i skończy im się droga pokarmowa. Pamiętajmy o tym, że pszczoły idą zawsze do góry z pokarmem, a nigdy nie idą na boki i nie przejdą na sąsiednią ramkę, pomimo tego, że jest z miodem. One w zimę tego nie zrobią po prostu, tak? Idą tylko do góry, przesuwają się. Czyli przez całą zimę przesuwają się z środka dołu, ramki albo z dołu? Z dołu do góry. Tak. Tak jak układały sobie pokarm. Jeżeli tego pokarmu tam gdzieś im braknie albo skończy się ta droga, umrą z głodu. Pomimo tego, że plaster obok jest pełen pokarmu. Nie, tak? Pójdą tam, bo zamarzną. Nie pójdą, bo nie potrafią. Nie umieją tak się rozluźnić i przejść po prostu. Nie? Kolejna sprawa to jest, słuchaj, na przykład w zimę, jeżeli mamy śnieg, ale no właśnie ostatnio nie mamy tego śniegu. To jest coś takiego, jeżeli jest śnieg, właśnie to obserwujemy, czy są tak zwane wypryski pszczół. Pszczoły przy nawet minusowych, czy tam przy zerze, przy minusowych temperaturach, jeżeli ładnie zaświeci słońce, potrafią wypryskiwać z ula, czyli wyskakiwać z ula. I to świadczy, znaczy jest kilka wersji, bo w literaturze się spotkałem z różnymi. Jedna mówi o tym, że one wypryskują dlatego, że mają sobie, ratują jak gdyby całą rodzinę przed zagładą, ponieważ one są zakażone nosema i wyskakują z ula po to, żeby nie narażać rodziny, tylko po prostu idą na śmierć, tak? Bo zdają sobie sprawę. Ale gdzieś to obalono też, w innej literaturze czytałem, że jest to obalono, że w tych pszczołach wypryskiwanych, jak zrobili z nich wymaz czy tam coś, żeby sprawdzić, ile jest tych nosema, apis, no to stwierdzono, że wcale nie jest więcej niż w tych pszczołach, które jednak zostały. To jest jakaś choroba. To jest choroba, która się nasila na wiosnę szczególnie. Jest to choroba układu pokarmowego. Więc takie coś, więc to też pszczelarz musi sprawdzać w sezonie, tak? Doglądać. Słuchaj, mówi się, że się nie sprawdza w sezonie zimowli, czy pszczoły są, czy one tam się odzywają, ale można podejść do ula i puknąć i one wtedy zrobią takie bii, wiesz, czyli zaczną wszystkie się ruszać skrzydełkami, zabuczą przez chwilę. Znaczy się, że są w dużej sile i tak dalej, prawda? Okay, to... Czyli w ten sposób można na przykład sprawdzić, czy one tam są, czy zimują dobrze. Jak ktoś nie chce, zaglądać. Bo ja na przykład zaglądam do ula, tak? Właśnie, jakie są szkoły? Są, rozumiem, że są zwolennicy tego, żeby zrobić jednak, zajrzeć do ula. Tak. Starsi pszczelarze raczej mówią to, co ja powiedziałem przed chwilą, że nie zaglądać, nie chodzić po pasiece. Literatura też każda o tym mówi. Żeby nie chodzić, najlepiej w ogóle nie chodzić wokół uli w zimowym czasie, żeby ich nie wzbudzać. Nie wzbudzać, nie przeszkadzać i tak dalej. No ja powiem szczerze, że też jestem za tym, żeby tam nadmiernie nie chodzić i tak dalej, ale ja czasami nie wiem, czy to z natury wynika, czy po prostu, no nie wiem, czy może ja jestem bardziej młodszy, odważniejszy. Ja kilka razy zaglądałem do takich rodzin, może bardziej ściągnięcie ściągnięcie powałki i jak pszczoły są ułożone niżej, to latareczką zaświeciłem i widzę, na ilu ramkach siedzą, prawda? Jeszcze typowo, jak ja mam dna nieosiatkowane, czyli po prostu widzę dno, widzę na przestrzał, ziemię na przykład, no to ja elegancko widzę, na ilu one ramkach siedzą i wszystko. I takie zajrzenie, otwarcie powałki, czy zdjęcie folii, bo to zależy od uli, nie? Jakie mamy ule. Na dosłownie kilka sekund naprawdę ja uważam, że nic nie robią. Tym bardziej, że ja zimuję troszkę inaczej niż naprawdę wielu pszczelarzy w Polsce, a myślę, że chyba większość. Jeszcze zimuję, jeszcze jest nauczona tej szkoły, że są poduszki, że są ocieplone rodziny, zatwory słomiane.
No ja tego nie mam. Ja zimuję, ja mam powałkę bądź folię na górze. Żadnych poduszek, takich rzeczy. Czasami w którymś ulu mam, ale to tylko dla doświadczenia, żeby porównać potem na przykład, jak tu było, jak tam było. Nie ocieplam niczym, u mnie są tylko gołe plastry. Pszczoły są naturalnie przygotowane do tego, że przetrwać zimę. Nie trzeba im jakoś specjalnie, tak jak właśnie, nie tak potrzebują jak styropianu, tak? Nie potrzebują poduszek. Nie, uważam, że nie. Aczkolwiek jakbyśmy weszli w dyskusję, czy one zużyją więcej pokarmu, czy mniej i tak dalej, no to owszem, jest tak, że w ocieplonym ulu zużyją mniej pokarmu przez zimę niż w nieocieplonym. Ale są też inne plusy i minusy, bo na przykład ja uważam, że są pszczoły zdrowsze. Wychodzą zdrowsze, ja naprawdę nie mam chorób w pasiece, ja nie miałem problemów nigdy z grzybicą. Jedynym problemem, nigdy miałem z nosemozą. Jedynym problemem, jaki od wielu lat się spotykam, ale to jest problem na poziomie umiarkowanym, a nawet nie, to jest waroza, której w jeden rok mam więcej, w dwa lata jej praktycznie nie mam, potem znowu mam i to jest tyle, tak? Więc naprawdę ja uważam, i to jest zaleta właśnie uważam zimowania na otwartej dynicy, no tak na zimno, że tak powiem, tak? Wracając jeszcze, słuchaj, do tego, co tam w zimę powinniśmy robić, no to na dobrą sprawę to są te najważniejsze rzeczy, o których ci powiedziałem, czyli przygotowanie ulu, żeby się nie przewrócił, żeby go wiatr nie przewrócił, zminimalizowanie wylotków przed szkodnikami. Co więcej, kontrola pokarmu, no tak jak ja mówię, ja bym ją robił, nie robiłbym czyli z tego wielkiej takiej, dobra, że nie wolno, bo pszczoły się osypią, bo jak zajrzę w grudniu przy minus 10, Ja ze swojego doświadczenia tak robiłem i mi się nie. Zimą nie podajesz żadnego pokarmu pszczołom. Słuchaj, no wiesz, żeby ktoś w grudniu dokarmiał, to już jest błąd jakiś tam pszczelarski. W styczniu też, ale słuchaj, bo to wszystko właśnie o to chodzi, jakie mamy teraz zimy. Mhm. Jeżeli mamy takie zimy, jakie mamy, a mamy ciepłe, i ja już powiedziałem ci, rodziny czerwią. Jestem przekonany, że matki czerwią, więc one zużywają dużo, dużo więcej pokarmu. I ja często tak miałem, mimo tego, że miałem naprawdę nabite ramki pokarmem, tyle ile książka pisze, na takiego dadanta 15 kilo czy 17 kilo, słuchaj, pokarmu, one potrafiły mi to przy moim, tak jak mówię, no, otwartej dziennicy i tak dalej, gdzie one zużywają więcej tego pokarmu, one potrafiły wszystko mi to zjeść. Wszystko zjeść i w lutym ja musiałem biegać z ciastem po pasiece. Czyli, bo już ciastem, bo najłatwiej jest ciastem dokarmiać, słuchaj, o właśnie, no to też dobrze, ci powiem, że dobrze jest mieć ciasto w okresie takiego przedwiośnia, prawda? Gdzie jeszcze jest zima, jeszcze może trwa, jeszcze wiosny nie ma, a trzeba dokarmić. To najprościej jest ciastem, ponieważ pszczoły już są u góry, bo tam się kończy droga pokarmowa. No i wtedy to ciasto położysz w cieniutkich takich plasterkach, im daję, przykrywam folią, żeby ono nie zamarzło, w sensie ono i tak zamarznie, ale żeby było dosyć wilgotne, bo ciepło bije od pszczół, więc one sobie to pobierają. No i tak do tej wiosny, aż w końcu zaczną coś tam latać, przynosić, czy też mogę im wtedy dać płynny pokarm w płynie, czy to inwert, czy syte, na przykład taką ciepłą, no to wtedy tak. Ale to już powiem ci, że taka sytuacja jest błędem też w ogóle pszczelarskim. To jest błąd źle przygotowanej rodziny, jeżeli takie coś mamy, tak? Umówmy się, jeżeli ja muszę biegać z ciastem na wiosnę, to znaczy, że słuchaj, albo źle ten przegląd zrobiłem, albo na przykład, no nie wiem, no może też trochę pogody tej wina, no bo ja mówię, cały czas jest tak, że jednak one chcą czerwić, nie? Teraz jest październik, matki czerwią, a w listopadzie jak będzie taka pogoda, że będzie plus 10, 12, 14, one będą wylatywały co drugi, co trzeci dzień, w poszukiwaniu wody, nie wiem, jakiegoś nektaru czy czegoś, i coś tam znajdą, jakiś pyłek, gdzieś kwitnie coś, no to będą przynosić, to matka będzie stymulowana do tego, żeby czerwić i zawsze coś tam czerwi. Jak poczerwi troszkę wielkości dłoni na przykład, no to one muszą ogrzać to wszystko w temperaturze 35 stopni. Nakarmić. No nakarmić później, no to tutaj to jest dalej praca, zużycie, masę pokarmu. A powiedz mi, w praktyce u Ciebie, na Twojej pasiece, jest okres zimowy, grudzień, luty, jak często chodzisz na pasiekę? No słuchaj, ja chodzę na pasiekę bardzo często, ponieważ ona jest u mnie na działce. A ja na działce też mam inne, że tak powiem, hobby i zainteresowania, więc jestem praktycznie... Cały czas doglądasz. Ja co doglądam, gdyby zostawić na 2 miesiące pasiekę? Zresztą ktoś chce wyjechać na wakacje i chce zostawić pasiekę na 2 miesiące. No słuchaj, jest to do zrobienia? Jest to do zrobienia pod warunkiem, że mamy kolegę pszczelarza, który nam tam zajrzy raz na 2 tygodnie.
raz na tydzień. No słuchaj, może być tak, że mimo tego, że żeśmy zrobili wszystko, no to ten ul jednak albo się przewróci, albo słuchaj, o właśnie, jeszcze o jednej rzeczy żeśmy nie wspomnieli, mi się przypomniało. Słuchaj, ptaki. Ptaki, tutaj w ogóle nie powiedzieliśmy o ptakach. Ptaki takie jak sikorki, bogatki czy ubogie, one potrafią stanąć przy ulu w zimę, jeżeli jest sroga zima, ale to mówimy, jak jest sroga zima, prawda, gdzie nie ma pokarmu, gdzie ta sikorka bogatka nie może sobie nic znaleźć, bo wszystko jest przykryte stwardniałym lodośniegiem, że tak powiem. No to one wtedy, sikorki, wpadają na taki pomysł, że jak widzą ule, to one wiedzą, co to jest i próbują wywabić pszczoły poprzez tam gdzieś stukanie w ten ul przy wylotku. Pszczoły wychodzą, bo pszczoły zdrażnione w zimę też wyjdą przed ul na wylotek i próbują je po prostu wyłapywać, tak? Więc to jest problem. Kolejnym zagrożeniem jest dzięcioł. Nie wiem, czy to zielony, czy czerwony, czy każdy rodzaj dzięcioła potrafi wywalić dziurę, a też inne ptaki być może, wywalić dziurę normalnie, a szczególnie w styropianach. Wywalić z boku dziurę i dostać się tam do pokarmu czy do czegoś. No, próbuję te pszczoły też jakoś tam złapać. Także szczególnie jak ktoś ma styropiany, to jest narażony na więcej takich dodatkowych. Drewnie sobie dzięcioł też poradzi. Też sobie poradzi, ale no wiesz co, jak gdzieś na YouTubie ktoś chce, czy ktoś chce zobaczyć, to jak wpiszę pewnie taki filmik dzięcioł, dziura w ulu i tak dalej, to znajdzie i to są zawsze ule styropianowe, nie? Drewniane ja nie widziałem, żeby tam dzięcioł zrobił tą dziurę i tak dalej, nie? Czyli wniosek taki, że nie warto mieć korników w ulu. Korników? Aha, tak, bo dzięcioł szuka i też inne ptactwo. I słuchaj, jest taki sposób i to w książkach, w literaturze czytałem, a tak też widziałem, słuchaj, siatki, są specjalnie siatki, kupuje się, gdzie można wszystkie ule obłożyć taką siatką. Zakłada się siatki tak właśnie na czereśnie. Tak jak na czereśnie, coś podobnego, siatka o bardzo gęstym oczku, żadne ptactwo się tam nie dostaje. Więc tak możemy się ochronić przed ptakami. I pszczoły chyba te wtedy też się nie oblecą. Ale nie, pszczoły przelecą, ale wiesz, no one wtedy nie latają. No wiem, że to wiesz, to nie, zima, ale... tak? Gdyby chciały, to chyba też przez taką siatkę nie przelecą. No raczej to jest taka siatka, raczej że pewnie nie. One nie przelecą, bo to się, słuchaj, bo to się ściąga dopiero jak już wiosna idzie, to się ściąga wcześniej, nie? No. I jeszcze jest... Ale to chyba rzadka praktyka. To? Słuchaj, nie, te siatki to jest, powiem Ci, nie jest rzadka. Jak ktoś ma problemy, mieszka w takim regionie, gdzie ma notorycznie co roku problemy z tym ptactwem, to on ma co roku zakłada te siatki. Ja nie mam, ale ja to w literaturze normalnie się spotkałem z tym i na filmach też widziałem. Ludzie to zakładają, tak? Ale wiesz co, mi się wydaje, że to tak było, jak były srogie zimy, nie? Teraz jak są te zimy takie byle jakie, to raczej te ptactwo no, nie poluje na te pszczoły, bo naprawdę ma pełno pokarmu, tak? Dodatkowo, i właśnie tu jest jeszcze taka opcja, nie? Ja na przykład na zimę, bo ktoś mówi tak, że najlepiej jakby tych ptaków nie było. Jedni latają z wiatrówkami po pasiece, jak widzą ptaki, ale to mówię z tych rejonów, to są ludzie, którzy mieli złe doświadczenia, że tak powiem, nie? Ale ich jest pewnie niewielu, ale się zdarza. A niektórzy na przykład wręcz odwrotnie wystawiają karmiki dla takiego ptactwa. Czyli jakieś tam takie szyszki są, wiesz, z różnymi ziarnami, czy słonina wywieszona i uważam, że to jest dobry sposób. Bo ten ptak, załóżmy, że jest w okolicy, no to nie będzie próbował, on pójdzie na łatwiznę, tak? Jasne, sikorką można sobie poradzić, ale dla dzięcioła nie, chyba trzeba robaki na ryby wystawić, żeby... Myślisz? On nie takie ziarna jakieś tam nie pójdzie na to? Nie, chyba nie przyleci na taki karmik. No słuchaj... No chyba, że może w takiej okolicy. Ja widziałem, że tak robią i ja jestem też za tym, zresztą ja też tak wywieszam, ale ja to wywieszam, bo to dzieci chcą moje, żeby było wywieszone. No więc jest wywieszone, ale ja nie mam problemów przez to, a być może właśnie przez to, nie? Chociaż ja mówię, że główną przyczyną to jest zima, jaka jest. Jeżeli będzie sroga, to te ptactwo może nam dać popalić, a jeżeli będą zimy takie, jak mamy przez ostatnie lata, to te ptactwo sobie znajduje wszędzie jedzenie. I powiem Ci, że to by było chyba tyle z takich najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o zimowanie. O właśnie o takie zimowanie, o sprawdzanie, o nasz nadzór, co my tam robimy. Nie? To jeszcze powiedz dwa słowa, co w tym czasie przelasz, jak może ten czas zagospodarować sobie, co może zrobić w okresie zimowym. A słuchaj, a to już jest naprawdę temat bardzo, bardzo obszerny. Skupmy się na pszczelarstwie i na ulach. No ja o tym mówię, nie, bo ja nie mówię o jakimś tam dodatkowym hobby. Słuchaj, masę rzeczy. Przede wszystkim naprawa, budowa, naprawa, regeneracja uli swoich, które ma w pasiece, bo może chcę powiększyć.
budowa odkładówek na przykład, bo chce mieć dużo uli odkładówek. Może myśli o w przyszłym sezonie, że będzie hodował matki, więc będzie sobie robił. Czyli uli. Generalnie warsztat stolarski, pracownia pasieczna, może chce sobie jakąś topiarkę zrobić na przykład, słoneczną. Czas zimowy jest to czas na wszystkie te rzeczy, które nie ma czasu w sezonie. Na przemyślanie i wymyślanie. Realizację swoich pomysłów. Zbijanie ramek, które jest mozolne i praktycznie żaden pszczelarz tego nie lubi, a drutowania jeszcze bardziej. Czyli zbijanie ramek, ale chociaż nie drutuje się. Tak, ale chcę tutaj tylko dla jasności, nie ma sensu drutować w zimę, w sezonie zimowym, tylko zaraz przed wstawieniem węzy, bo te druty potem się luzują, nie? To żebyś wiedział na przyszłość, że drutujemy przed wstawieniem węzy, po prostu, czyli na wiosnę drutujemy, typowo przed wstawieniem węzy w te druty i wstawieniem tego do ula, bo one się luzują później, one się po prostu wrzynają w te drzewo. Te listewki się wykrzywiają. Tak, wrzynają się druty w nie i po prostu i się to wszystko luzuje. Także, ale zbijanie jak najbardziej, no wiesz, zbić tam 300 czy 400 ramek to trochę trwa, tak? Więc to jest kolejna praca. Ja mówię tak, jak mówię, ule. Ja regeneruję często, czyszczę te ule, naprawiam daszki w tych ulach, które mam niezasiedlone, bo mam też część uli, które są niezasiedlone w ciągu roku i to robię, tak? Doglądanie ramek z suszem, przechowywanie, bo słuchaj, też przechowujemy te ramki z suszem. Trzeba tam patrzeć, czy tam się nic złego nie dzieje. Ramki, prawda? Z suszem, czyli? Ramki z suszem, czyli z włoszczyzną. Te ramki, które żeśmy wycofali, one są puste, bez miodu, bez niczego, ale są w takim stanie, że je nie topimy, bo są jeszcze jasne, takie brązowawe. I one w przyszłym sezonie nam będziemy je dokładać do tych rodzin, które będą rosły siłę, tak? Bo nie tylko węzeł się daje, czasami się też dajesz susz. Więc pielęgnacja tego, prawda? Co jeszcze? Tu zbijanie, tu wiem, słuchaj, ja na przykład jeszcze dodatkowo robię sobie swoją węzę, bo mam prasy silikonowe do węzy, więc trudnie się klarowaniem wosku, przetapianiem go w tym okresie właśnie zimowym, bo nie mam czasu w letnim i wyrabiam z niego i wyrabiam węzę sobie w własnym zakresie, tak? Bo jestem z niej zadowolony, z własnej węzy i wiem, co mam i to też ma znaczenie. Także takie prace. Jest sporo takich prac, ale tak jak mówię, wokół pasieki masę takich rzeczy możemy robić, tak? Toczka, na przykład chcemy przyczepę, na przykład ktoś może sobie przystosować do przewozu uli. Na przykład ma przyczepę i chce ją zrobić, żeby była wędrowna. Naprawdę masę tych rzeczy, na których w sezonie naprawdę nie ma czasu, to wszystko właśnie robi w okresie zimowym. Czyli pszczelarz zimą się nie będzie nudził? Nie, jest tyle samo pracy, tylko że jest inna. No, ale jest naprawdę tyle samo. Praktycznie co drugi dzień, codziennie może iść do warsztatu i 4 godzinki poświęcić. Ja uważam, że to jest inna praca, ale też równie ciekawa. Oczywiście, że tak. Mało tego, ona jest taka mocno inspirująca, bo w tym okresie mocno planujemy, co będziemy robić w przyszłym sezonie. Wiesz, zakładamy, że chcę powiększyć rodzinę, albo że zajmiemy się hodowlą matek, albo że będę wędrował z większą ilością uli, czyli szykuję sobie jakąś przyczepę. Może jakiś nowy typ ula. Może zmieniam, tak, a może właśnie w przyszłym roku wchodzę tylko w korpusy i będę na przykład Langstrota wejdę, nie? I wtedy, wiesz, robi te korpusy, robi dennice, jak ma jakieś pojęcie o stolarce i sobie robi na przykład, bo na przykład kupywał do tej pory, a teraz kupił sprzęt i stwierdził, że będzie, słuchaj, sobie robił ule sam. Tam z sosny, wyjmutki i tak dalej. Także ogólnie po to jest ta zima, nie? To jest dobre wprowadzenie do kolejnych tematów naszych odcinków. Tak, na pewno. Dobra, dzięki Wam serdecznie za to, że wytrzymaliście z nami tyle czasu. Zapraszamy na kolejne odcinki. Rozmów o pszczołach. Tak. Ja jestem Piotrek. I Łukasz. Dzięki. Pozdrawiamy. Cześć.